Żona posła PiS brawurowo pokazała, co potrafi. Jej gorące zdjęcia obiegają media społecznościowe, robiąc piorunujące wrażenie. Żona posła wywołała poruszenie w internecie. Za pośrednictwem instagramowego profilu pochwaliła się obserwatorom fotografiami, na których zaprezentowała swój talent. Aż trudno uwierzyć własnym oczom, publikacje robią wrażenie. Żona posła PiS zamieściła w sieci gorące zdjęcia zgrabna, piękna blondynka, która z takim wdziękiem bez obaw mogłaby startować w wyborach Miss Polonia. Zdjęcie Natalii Nitek-Płażyńskiej obiegają media społecznościowe, wywołując piorunujące wrażenie na odbiorcach. Na oficjalnym Instagramie żony posła PiS, Kacpra Płażyńskiego, pojawiło się kilka fotek, gdzie 30-latka zaprezentowała swoje umiejętności ucznicze. Gorące fotografie robią wrażenie, a niecodzienne hobby Natalii może niektórym wydać się dość zaskakujące. Z łukiem biegałam, zanim Geralt z Rivii trafił pod strzechy globalnej wioski Ludzie, Geralt odwrócił głowę, lubią wymyślać potwory i potworności. Sami sobie wydają się wtedy mniej potworni. Gdy piją na umór, oszukują, kradną, leją żonę lejcami, morzą głodem babkę staruszkę, tłuką siekierą schwytanego w paści lisa lub szpikują strzałami ostatniego pozostałego na świecie jednorożca. Lubią myśleć, że jednak potworniejsza od nich jest mora wchodząca do chaty obrzasku. Wtedy jakoś lżej im się robi na sercu. I łatwiej im żyć. Ostatnie życzenie, podpisała. Piękna Amazonka o swojej pasji kobieta urodziwa niczym Amazonka, specjalnie dla portalu Fakt, postanowiła nieco więcej opowiedzieć o swoim zamiłowaniu do ucznictwa. Zdradziła, że to zajęcie kształtuje ją zarówno psychicznie, jak i fizycznie, a także przyznała, że nietypowe hobby wynika z jej zainteresowania historią i dziedziną fantasy. Dzisiaj grzeje, 1. Podejrzenie koronawirusa na pokładzie polskiego samolotu. Pasażerowie uwięzieni na pokładzie 2. Szczęśliwy jak nigdy Michał Wiśniewski z byłą żoną. Przekazali radosną nowinę, gratulacje spływają z całej Polski, to rozwija zarówno ciało, jak i umysł. Podczas strzelania trzeba skupić się na celu, to odpręża. Używam łuku długiego, drewnianego bez żadnych udogodnień. Poza tym bardzo interesuję się historią, uwielbiam też fantasy i science fiction, a Andrzej Sapkowski i Stanisław Lem to moi ulubieni pisarze, opowiedziała dla Faktu żona Kacpra Płażyńskiego. Najlepsze newsy dnia, źródło, Instagram. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.